Jak ono wyglądało, to wasze pierwsze spotkanie? Czy to było tak, że Rafał, ty wydajesz Monikę, czy Monika, ty Rafała? Że... Do partynerowania, żebyście razem tańczyli. Nie, to zawsze przydziela produkcja jakby gwiazdę do tancerza, a tancerza do gwiazdy, więc tutaj jest tylko ze strony produkcyjnej jakby ingerencja. My dowiadujemy się dosłownie minutę czy dwie przed spotkaniem. W tej edycji było właśnie tak wyjątkowo, że produkcja tak tajnie trzymała tą informację, z kim tancerze tańczą, a z kim gwiazdy, więc dla mnie było zaskoczenie. Monika też... Zresztą było widać na filmiku, naprawdę. Ja nic nie wiedziałam. Ale było tak, że nasze spotkanie wyglądało, że ja byłem kelnerem w jednej z restauracji warszawskich, włoskich i Monika przyszła. I wszedł z przytupem, z tortem. Monika była z koleżankami akurat na spotkaniu i nie spodziewała się, że tam będę i było wesoło, no tak po włosku po prostu. Nie, no dobrze na ostro, jest. Na ostro było. Tak, na ostro, to rzeczywiście. To teraz ile potrzeba godzin treningu, żeby przygotować się do takiego programu? No, mieliśmy najpierw, przygotowywaliśmy się dłużej do jednego tańca na początku. Teraz mamy mniej czasu i nowy taniec, więc no, jest więcej godzin po prostu treningu, jest od 5 do 7. Dziennie? Tak, na pewno nie tygodniowo. Tak, bo jeszcze ja może to usprawiedliwię, że Monika za dużo o tym programie nie wiedziała, jakby przychodząc tutaj i myślała, że przyjdę sobie, potańczę sobie, jest fajnie, ale już to jest 20. edycja Tańca z Gwiazdami w Polsce i no to już jakby poziom jest jakby zawyżony umiejętności ludzi, którzy brali udział w tym programie, więc tutaj jakby no też my jako nauczyciele, jako tancerze chcemy też utrzymać ten poziom, więc wymagamy dużo od swoich partnerek, partnerów. No i Monika myślała, że przyjdzie 2 godziny, sobie potupię nóżką i w piątek przyjdzie, wyjdzie i uśmiechnięta zatańczy. A teraz tak było? Potupię siedem godzin. I wychodzę. I tak jakby i sobie tam smaruję, saunę, tam robię wszystko tak, żeby ten ból cały czas wyszedł na uśmiechu. No, ale tak jak ci powiedziałem, ból to co jest? Ból to nasz przyjaciel.